Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was w moim kolejnym filmiku. Filmik będzie taki troszkę medyczny. Za dwa dni dokładnie mam zabieg skleroterapii. Na czym polega ten zabieg? Na pewno nie każdego zainteresuje. Jest to podanie takiej pianki przez igłę w żylaka bądź naczynko. No i ono jest zamykane tą pianką i wyłączone z krwioobiegu, dzięki czemu nie jest już bolesne to naczynko, no i nie wygląda nieestetycznie na naszej nodze. Ja mam akurat tendencję do naczynek, nie do żylaków, na szczęście, ale słyszałam, że naczynka nieleczone mogą powodować żylaki, dlatego trzeba o to dbać. Od razu mówię. I nie jest to tylko estetyczny wygląd taki, że to nieładnie wygląda, tylko naprawdę ja mam akurat na łydkach, te łydki często mnie pobolewają, a więc trzeba o to dbać. A więc ja mam ten zabieg za dwa dni dokładnie. Nie ukrywam, że troszkę się boję, choć już go raz już miałam dwa lata temu. I z tego co pamiętam, nie był bolesny. Jest to jakiś taki zabieg półgodzinny ostrzykiwania tych żyłek i powiem Wam, że to fenomenalnie wygląda, jak lekarz wstrzykuje Wam tą piankę w naczynko i widzicie, jak ta sieć naczynek się zamyka i znika, po prostu tak od ręki. Jest to po prostu coś fantastycznego dla oka, że to tak można zamknąć szybko. Jeśli chodzi o moje nogi, ja miałam poradę u lekarza i lekarz mi polecił skleroterapię, a nie laserowe zamykanie naczynek. Pani doktor powiedziała, że najpierw skleroterapia i jeśli zostaną jakieś pojedyncze, mniejsze naczynka, to wtedy laser. Ale skleroterapia jest taka skuteczniejsza i szybsza w działaniu, od razu mówię. Po zabiegu skleroterapii przez dwa tygodnie minimum nosimy takie pończochy uciskowe. O, nic fajnego. Zakłada się je mega długo, mega ciężko. No i są mało komfortowe, choć wszyscy mówią, że mega wyszczuplają nogi przez te dwa tygodnie i że polecają dla noszenia właśnie te pończoszki. Nogi są ciut obolałe i obsiniaczone od tego nastrzykiwania, a więc jest to zabieg, który możemy robić tylko i wyłącznie jesienią i zimą. Nikt Wam go nie zrobi w wakacje. Dopiero pod koniec września, na początku października można taki zabieg wykonać. To tyle. Może mi się uda coś nagrać podczas zabiegu, chociaż nie wiem, czy lekarz na to pozwoli, a jeśli nie, to pokażę Wam, jak to jak się czuję po zabiegu, po tym wykonanym zabiegu, jak wyglądają moje nogi i w ogóle. No, to jest jedna rzecz i powiem Wam, że odkąd mam problemy z tymi naczynkami, to używam różnych środków, żeby trochę te nogi odciążyć, a ja bardzo lubię chodzić w obcasach. Uwielbiam po prostu chodzić w obcasach, co jest niewskazane, ale nie jestem w stanie z nich zrezygnować tak na co dzień. Staram się tam wymieniać raz płaski but, raz obces, ale po prostu lubię. I żeby te nogi trochę właśnie rozmasować i ten krwioobieg poprawić, to kupiłam sobie ze dwa lata temu szczotkę do szczotkowania na sucho. Bardzo fajna sprawa, 15 minut dziennie. Masujemy ku górze i nie dość, że efekt takiego peelingu, efekt jędrniejszej skóry i gładszej, to jeszcze właśnie masowanie tego wszystkiego, tej całej skóry, co nam poprawia właśnie krążenie. To jest ogromnym plusem. I jeszcze kolejna rzecz to endermologia. Ja poniekąd też endermologię robię właśnie ze względu na te moje nogi, żeby masować, żeby poprawiać
właśnie ten, tą poprawność krwioobiegu, czy jak to tam się nazywa. No, więc mega polecam te zabiegi. Jeszcze kupiłam sobie taki żel z kasztanowca chyba. On też jest taki fajny, chłodzący. Jak mam taki gorszy dzień właśnie na obcasie, to można sobie posmarować tym żelem, tak po kąpieli, i naprawdę jest też mega, mega ulga. A więc to tyle, kochani, jeśli chodzi o zabiegi. I tak jak powiedziałam, mamy początek jesieni i to jest świetny czas, żeby wrócić do depilacji. Ja po prostu sobie przypomniałam o moim laserze na światło IPL. No i postanowiłam zrobić sobie tą serię przypominającą na nogi i pachę. I powiem Wam tak, robiłam zabiegi około 2 lat temu i przez te 2 lata, no może 1,5 roku, już dokładnie nie pamiętam, nie dotknęłam tego lasera. Pod pachami włosy mi nie rosły w ogóle. Na nogach jakieś pojedyncze włoski, a więc naprawdę, naprawdę działa. I w tych miejscach właśnie sobie zrobię taką serię przypominającą, czyli pachy, i to jest 6 zabiegów co 2 tygodnie, i nogi, a więc działamy. Co robisz? Może Ci pomóc? No to Ci pomoże. Wyłącz to. Chciałeś mi wydepilować? Gotuj tam, gotuj. Ja tutaj się zajmuję sobą, a mój mąż robi sałatkę do obiadu. No musi coś robić. Jak to było, Boże? Lupa. Najpierw włączamy sobie lupkę i przykładamy sobie do pachy. Podświetliła mi się czwóreczka, akceptujemy. Jak widzicie, idzie to bardzo szybko, jeśli chodzi o pachy. No ale no, nie opłaca się kupować urządzenia na samą pachę. Nie ma takiej opcji. Źle przełożymy depilator, to on po prostu nie strzeli. Pachy mamy zrobione. Teraz działamy, jeśli chodzi o nogi. Czyli znów lupka. Tu nie wiem, czy widać, ale jak zapala się nam to białe światełko ready, oznacza, że odpowiednio głowicę przyłożyliśmy do naszego ciała i wtedy będzie strzał. Dlatego sobie właśnie robię między innymi te nogi, bo kolejna powtórka lasera jest za 2 tygodnie. A ja przez 2 tygodnie będę chodziła w tych rajtkach, no i nie mogę chyba używać lasera w tym czasie. Że albo teraz, albo dopiero po. A jak mi się przypomniało, to wolę teraz. No i już, kochani, skończony zabieg. Tak jak powiedziałam, jakieś 15, góra 20 minut na te 2 partie, czyli pachy i nogi. Nogi muszą być świeżo ogolone, pachy też. Ja, tak jak powiedziałam, mi pod pachami nic nie rośnie, ale sobie tą maszynką też przejechałam przed, żeby nie było, wiecie, o co chodzi, żeby było gładziutko. I sobie tak przejeżdżamy i pykamy tym światełkiem. Za 2 tygodnie powtórka i tak 6 razy z rzędu co 2 tygodnie, a później raz na pół roku taki zabieg przypominający. Tak jak powiedziałam, ja na nogach mam naprawdę niewiele włosów w porównaniu z tym, co miałam.
a już jest około 2 lat po zabiegu, a pod pachami mi nie rosną w ogóle. A więc jest to warte, tylko mówię, róbmy to w sezonie tym takim jesiennym, kiedy jesteśmy też bledsi, bo jak ktoś kupuje taką maszynkę, to widzi, dla kogo ona jest. Nie możemy mieć zbyt jasnego obłosienia, bo nam nie zadziała, i nie możemy być zbyt opaleni, bo też nam nie zadziała. A więc w przypadku moim pachy, nogi ok, na bikini nie za bardzo, coś tam znikło, ale nie tak jakbym chciała. A jeśli chodzi o ręce, to też się czaję, czy sobie nie zrobić, ale ja na rękach to mam tak jaśniutkie włoski, że chyba to nic nie da. Ale nie wiem, czy od następnego razu nie spróbuję sobie i na rękach, żeby zobaczyć, czy w ogóle zadziała. No, więc idziemy robić obiad, bo przecież mąż sałatkę robi, a ja tutaj się zabawiam w sypialni. No i kochani, zobaczcie, dziś Kundzia nie gotuje, gotuje mój mąż, co jest ogromną rzadkością, ale jakoś tak się wziął. A to dzięki teściowej, bo teściowa powiedziała, że będzie robiła kurczaka na piwie i ja mówię, o, Sobciu, dawno nie robiłeś, bo jeśli robimy kurczaka na piwie, to zawsze go robi Sobcio, dlatego wczoraj to powiedziałam i dzisiaj jest kurczak na piwie. A więc ja mam dzisiaj wolne fajrant, jeśli chodzi o gotowanie. Do tego zrobił taką surówkę, sałatkę, taką wiosenną, którą można robić z serem feta. Ja bardzo często tak robię do obiadów, a więc ja dzisiaj nic nie robię. Jeszcze będą do tego frytki, których raczej jeść nie będę. To trzeba potrafić gotować naprawdę. Nawet kurczaka nie potrafi zrobić. No bardzo dobra robota. O, ja nie wiem, co to się stało. Dlaczego? Tyle razy robiłeś i nigdy nic. Za duża temperatura może. Albo jakiś, może już się upiek. Albo jakiś kurczak rozkładający się. Nie, może miał pęknięty kręgosłup. Ile go masz w piekarniku? 2 kilo, czyli 2 godziny powinien się pić. No to ty tak, ten, wydaje mi się, że kurczak szybciej dochodzi. No takiej sytuacji tyle razy robiliśmy kurczaka i takiej sytuacji jeszcze nie było, żeby kurczak z puszki spadł. Pachowarinka. Albo piwa może za dużo, nie. Może wykipiało to piwo i... Nie, no tragicznie to wygląda. On już chyba jest dobry. Jak ty go teraz zdejmiesz? Oj, ta. Pysznie wygląda, naprawdę. No, raz na ruski rok. Ale obiad zrobił. Co prawda miałam frytek nie jeść, ale doszłam do wniosku, że nie chce mi się ryżu gotować, dlatego kilka sobie włożyłam. Więc facet też potrafi, tylko leń, nie chce mu się. A proszę, jaki pyszny posiłek. No zobaczcie, jaki ideał. No to. Posprzątał wszystko sam. Kundzi się brzuszek najadł. I jeszcze nawet posprzątał. Sprzątaj wszystko. Tam jeszcze jest blaszka. Jeszcze jedna. Na tip top. A to ja nie wiem. To jest, żeby się właśnie blacha nie brudziła i nie przypalała. To jest taki specjalny ten. Specjalistyczny. Tak, specjalistyczny to jest sprzęt.